określonej przez profesora Zbertowicza mianem bezpieczeństwa narracyjnego. Zwrócił on uwagę na brak w strukturach państwa polskiego komórki odpowiedzialnej za to, żeby nasza narracja historyczna, nasza narracja kulturowa przebiła się, jeśli już nie do społeczeństw Zachodu, którego polityczną częścią jesteśmy, to przynajmniej do elit tegoż Zachodu. Zwrócił uwagę na brak tego, co nazwał on maszyną bezpieczeństwa narracyjnego, w skrócie Mabena. Być może profesorowie socjologii nie powinni rywalizować ze Stanisławem Lemem w wymyślaniu zabawnych skrótowców, zwłaszcza jeśli nie mają talentu Stanisława Lema. Ale problem, na który zwrócił uwagę profesor Zybertowicz, istnieje. Nie ma polskiej polityki historycznej, a przede wszystkim może nawet nie ma narzędzi prowadzenia tej polityki na skalę inną niż wewnątrzkrajowa. Bo jeżeli mówimy o samym kraju, to pewne pozytywne zmiany można obserwować w ciągu 2 lat. No, jak bardzo byśmy nie narzekali na słabości serialu Korona Królów, można powiedzieć, że powstał pierwszy serial historyczny od bardzo, bardzo długiego czasu. A to, że nie powstawały wcześniej, to nie był przecież przypadek, nie była przecież kwestia braku świadomości scenarzystów czy reżyserów, tylko zjawisko całkiem innych uwarunkowań, które można skrótowo przedstawić w ten sposób, że pieniądze na film o roju żołnierzy podziemia niepodległościowego nie mogły się znaleźć, ale pieniądze na pokłosie znajdywały się bardzo łatwo i przecież nie był to przypadek, prawda? Zatem problem istnieje. Ja bym chciał zwrócić uwagę na braki tej machiny na obszarze Europy Wschodniej. Mamy tam oczywiście audycje radiowe w języku polskim, mamy coś takiego jak Bielsat. No, trzeba jednak pamiętać, że są to jednak dość niszowe formy przekazu. Ja osobiście czekam na poważny kanał rosyjskojęzyczny, który możemy nazwać Polsza Siewodnia. No bo przecież trzeba dać wzory od skutecznych także przeciwników, który przedstawia polski punkt widzenia dla rosyjskojęzycznych mieszkańców obszaru postsowieckiego od Bugu po Władywostok. Coś takiego powinno istnieć, pieniądze na coś takiego powinno się znaleźć i dodajmy, przecież będzie to okazja do pokazywania tam, w tych kanałach, także tych Rosjan, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie zmieścić się w przekazie oficjalnym oligarchicznej Republiki Putina i jego kompanii. I byłoby to narzędzie przecież nie tylko przekazywania naszego punktu widzenia, ale być może także narzędzie jakiegoś wpływu kulturowego. Jeżeli w PRL-u Polska znajdująca się w sytuacji kraju zależnego, znajdująca się w sytuacji istniejącej cenzury, wyczulonej na sprawy wschodnie bardzo, była jednak w stanie obywateli republik sowieckich interesować na tyle, że uczyli się przedstawiciele tamtejszych elit uczyli się polskiego, bo jednak książki zachodnie czy książki polskie historyczne traktujące Europę Wschodniej były mniej zideologizowane i łatwiej było je czytać po polsku niż w wypadku tłumaczeń z Zachodu, oczywiście niż w językach oryginałów, to tym bardziej taka możliwość istnieje obecnie, kiedy przecież mamy państwo własne i możemy budować własne środki własnego przekazu historycznego. Oczywiście jasną jest rzeczą, że potrzebny jest anglojęzyczny kanał telewizyjny nadający z kolei do elit zachodnich z takim samym naszym przekazem. Natomiast na koniec chciałbym podzielić się z Państwa smutną refleksją, dlaczego nawet jeżeli zbudujemy, nawet jeżeli znajdą się pieniądze, nawet jeżeli znajdą się sprawni menedżerowie nie marnujący tych pieniędzy, dlaczego pozostaję sceptykiem, jeżeli chodzi o szybką skuteczność tego typu działań. One moim zdaniem nie będą niestety
szybko, skuteczne. Nie tylko dlatego, że mamy przeciwko sobie miliardy George'a Sorosa, mówiąc tak bardzo skrótowo, przecież nie chodzi tylko o Sorosa i tylko o jego miliardy, prawda? Mamy przeciwko sobie lewicowo-liberalne elity Zachodu, okopane w tamtejszych instytucjach i wykorzystujące siłę tych instytucji. Tu jest coś jeszcze. Przekaz, żeby był wiarygodny, musi być przekazem spójnym. To znaczy, powinno tak być, że w sprawach zasadniczych, w sprawach dotyczących podstawowego interesu narodowego, w sprawach dotyczących obrony godności narodowej, niezależnie od podziałów politycznych, które są czymś naturalnym i normalnym, w systemie demokracji przecież zjawisko podziału jest immanentnie wpisane w samo istnienie systemu, że jednak na pewnym poziomie spory polityczne cichną i przestajemy być członkami partii, stronnictw, ugrupowań, a jesteśmy wyłącznie Polakami. Głębia podziału, który nie jest wyłącznie podziałem politycznym, ale podziałem kulturowym w Polsce, jest tak silna, że część naszych elit, można powiedzieć elit magdalenkowych, elit Republiki Okrągłego Stołu, ukształtowanych po 1989 roku, które utraciły swoją pozycję w 2015 roku i nie mogą się z tym pogodzić, że część tych elit gotowa jest przecież zaryzykować podstawowymi interesami państwa i narodu, czy wręcz kwestią imponderabiliami także, byle tylko uzyskać parę punktów w politycznej grze. Zresztą, jeżeli mówimy o części tych elit, to przecież ta skrajna lewica wręcz neguje wagę takiego punktu odniesienia jak naród i państwo narodowe, prawda? Jest jawnym zwolennikiem roztopienia się w jakiejś szerszej wspólnocie europejskiej, a docelowo być może światowej. I w takiej sytuacji nasz przekaz Polski nie będzie, przekaz płynący z Polski może w ten sposób, tak? Nie będzie niestety jednolity i przez to nie będzie spójny, co będzie jakby obniżało jego skuteczność dla tych środowisk, do których taki przekaz kierujemy. Niemniej, podsumowując, to trzeba zrobić. I dziwne jest, że przez 2 lata nie zdecydowano się na budowę odpowiednich struktur, które byłyby narzędziem walki o nasz przekaz, o naszą narrację, o to, żeby to, co mamy do powiedzenia, docierało do elit krajów, które się liczą i dla których opinia o Polsce jest rzeczą, w których opinia o Polsce jest rzeczą istotną. Taką machinę, jakby się nie nazywała, powinniśmy zbudować i źle stało się, że zabieramy się dopiero teraz, kiedy okazało się, jak bardzo jest ona potrzebna. Dziękuję Państwu.